Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Side Lambda. W sensie po prostu Lambda. I witam was w Resident Evil 6. Grze, w której już można powiedzieć od tak dawna nie grałem, że aż po prostu trzeba w nim zagrać. Słuchajcie, ta gra oferuje przede wszystkim gra dla pojedynczego gracza, jak i również po prostu split screena i tak dalej, i tak dalej. Ale nie na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Dzisiaj będziemy się skupiać na dodatkowej zawartości, mianowicie na... No właśnie, co to było? Polowanie? To może rozgrywki innego gracza jako potwór? Nie, my nie chcemy być potworami. W czasie pokonania więcej potworów. Czym to się różni? Dobra, najpierw spróbujmy jako po prostu najemnicy, ok? Po prostu... Może... Ustawienia umiejętności... Jen jest normalnie jak dziewica. Więc tak, nic. Ile mam? 13650. Więc tak, daję kolejny poziom, żeby się nie lecie. Sprawia, że więcej tego opuszcza przedmioty. Tego raczej nie będzie mi, nie będzie na mnie stać. A w ogóle cokolwiek mogę sobie... Samoleczenie. Wartowanie. Większość siły ataku. Aha. Premia czasowa. Po prostu zróbmy tak. Więcej przedmiotów. To na pewno. Tu są kontrataki. To jest druga szansa. A, zwiększa siłę broni krótkiej ataku wręcz, gdy masz mało życia. To też mogło być super. Prewencyjny. Zwiększa siłę ataków od tyłu. Farmaceuta. To wszystko. Gdzie to było? Znacznie zwiększa siłę ataków, gdy umierasz, lecz zdrowiejesz znacznie szybciej. Ale i tak nas nie stać na to. To jest to. Zwiększa siłę broni krótkiej i ataku wręcz, gdy masz mało życia. To byłoby niezłe. Ale wiecie co? Zostawmy tak jak jest. I po prostu... Gdzie jest to, co kupiliśmy? Tak, to jest to. Aha, R-ka. Dobra. Czyli tak, mamy więcej więcej przedmiotów do zebrania jako pierwszy perk. I to w zasadzie wszystko. Możemy zrobić escape. No tak, bo tu już wszystko. A zapisywanie. Alrighty then. Dobra, wiecie co? Na początek zrobimy sobie grę solo. Chciałbym sobie przypomnieć więcej, o co tu chodzi. Lub... O, zrobię tak. Stworzę grę solo, ale z ewentualnością na duet.
Także w razie jak ktoś będzie miał chęć, to jak najbardziej zapraszam. Cały kraj jak najbardziej, znaczy cały świat. Cel gry. Poważna rozgrywka, metale, bicie kordów, wrażenia. Niech będzie, że poważna rozgrywka. Jaj, poważna rozgrywka, jasne. No dobra, wiem o co chodzi, więc to znaczy zabawa tutaj, po prostu latanie bez sensu i popisywanie się, a nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu mniej więcej wykonywać rozkazy. Poziom chaos w mieście, stawa bestia. Aha, tutaj już mamy ten mapkę. No dobra, nie będzie na chaos w mieście, dwóch graczy, miejsce prywatne, bez żadnych miejsc prywatnych, dobra. A więc kochani, aha, my w tej chwili czekamy za drugim graczem. Okej, okay, jeżeli zna chociaż trochę język polski, to prześlę mu tylko, że... A, już wiem o co chodzi. Ja będę musiał wyjść z gry. Bo on będzie myślał, że ja mówię do niego. Mhm. Dobra. Poczekajcie chwilę. Zrobimy tak. Pyk. Dźwięk. Język możemy zmienić sobie na polski, jeżeli jest. Jeżeli nie, to nie. To spokojnie. Bez żadnego czatu. Okej. Chociaż szkoda, że nie ma takiego czegoś jak... wybór jakiegoś przycisku i wtedy idzie w czat. No ale trudno. Jeszcze zobaczę. Ustawienie gry. HUD. Podgląd gracza. Napisy włączone. Oczywiście wyświetlanie. Dobra, to zostaje kamera. Zostaje ustawienie gry. Sterowanie. Celownik. Przeładuj. Wyświetlanie, obaczyć. Przypisanie kreatury, właśnie. Jest tak, naprzód, atak fizyczny, przeładowanie. Jest przewodnik, następna, poprzednia. Chodzenie, skróty, przewrót, skoki. Nie. Akcja partnera jest na farach, więc co? Skut ruszaj. Poczekaj tu. Za mną. Jeszcze raz sprawdzę. Nie wiem, Discorda albo coś takiego, ale dobra. Nieważne. Gdzie były te dźwięki? Dobra. Dźwięki zostają w ten sposób.
Zrobimy OK. Nie. Tak, tak. Zapisujemy. Jest OK. I teraz możemy grać. Tak, dodatkowa zawartość. Tajemnice. Duet. No niech będzie póki co, że prywatna, znaczy, że taka poważna rozgrywka, no. Jak bardzo ja jestem poważny? Halo, halo? Będzie mnie słychać? No nie, czat jest wyłączony, także to sobie może tam być, ale po prostu nikt mnie i tak nie będzie słychać, słyszał. Oczekiwanie na gracza. Kurde, kiedy ja ostatnio grałem w tą grę? Według mnie ta gra wyszła tak jakby bez echa, bo czwórka jak wychodziła, to było coś, to było po prostu coś, naprawdę coś. Później piątka, no okej, fajnie, naprawdę fajnie, że wyszło coś nowego w Resident Evil. Już tam mniejsza z tym, że wyszło to, co wyszło, ale szóstka jakoś tak nie wiem, nie odbiła się żadnym echem. O, dobra. Jest? Super. Tak jest. No to lecimy, kochani, w takim razie. Homo Dance. Zrobię sobie taki trochę nastrój większy. Możesz unikać potężnych ataków poprzez... Okej, to drużyna EHB, SASA. Spróbuj ciebie pokonać. Bla, 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 bla. Dobra, co my tu mamy? A, czyli mamy tak, albo to... Albo mamy podwójną? Nie. Dobra, na razie weźmiemy sobie pojedynczą. Jeszcze tylko po prostu... Powiedz mi, co tu jeszcze jest? Amunicja, śródówka i zdalna bomba nawet, no proszę. O, okej. Dobra, lecimy. Nie ma co, bo on zabije wszystkich za mnie. No dobra, panie Homo Dance, widzisz gdzieś tak tych frajerów? A. O, są. Dobra, headshot, pierwszy headshot. Spróbujmy tej drugiej broni. Yeah! Oh my god! To jest to. To jest
to co pamiętam dokładnie. Tak. Wow, 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 wow. Ah, shit, thank you. Kurczę, nie pamiętam jak to było. Z tymi komendami, że thank you i tak dalej. A, dobra. Yeah! O, 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 o. Zostawiam, to jest chyba Ashi z tego co pamiętam. Dobra, dobra, dobra. O, tam jeszcze żyje. Nie? Uuu. O, we mnie będziesz rzucać bronią? No daj spokój, proszę cię. Panie. Tak jest. O kurde. Tak jest. Dwa razy kopa w dupę, jeszcze na do widzenia ołowiany kop w dupę. O! Seriously? Oh shit. I need some really fucking help here. Oh, thank you a lot. Nie wiem jak ci podziękować, zrobię to później. Wow. Lepiej ze zwykłego pistola. Zwykłego pistola. Fuck. Tak jest, zapomniałem o tym, że przecież kurde. Dobra, wiecie co, musimy się trochę wycofać. Ja ci dam. Tak jest. Jeszcze? Shit. Oh my god. O-o. W jaki sposób można było rzucać granatem? Ach, shit. Check in, mate, buddy. Dobra, udało się. Chyba. Mamy punkt umiejętności. Wow.
Zostaw Homo Dance. Zostaw Homo Dance. Czy ja ci już powtarzałem ileś razy, że masz zostawić Homo Dance? W spokoju. Fuck. Nawet sam nie wiem jak dużo. Tak jest. Homo Dance zostawiliście w spokoju. Nie? Nie, gówno tam zostawiłem w spokoju. Kurde, ja, w jaki sposób... ona dostała się do tych granatów. Check in me, buddy. Tak jest. Shit. Dobra, dzięki dziewczyno. Wiem, że po prostu jesteś narażona trochę na moje takie nubowstwo, ale... ale po prostu no, no tak już jest niestety. O shit, co to kurwa jest? Dobra, nie żyję, no trudno. Napiszę po prostu, że jest mi bardzo przykro i że naprawdę następnym razem będzie lepiej, ale ja po prostu muszę naprawdę zobaczyć w jaki sposób, nie wiem, używać tych pieprzonych granatów albo czegokolwiek, bo tak to... tak to wiecie. No. Zrobimy jeszcze tak. Za koncesję. Zrobimy to ten ustawienie umiejętności. Że i tak mogę mieć tylko jedno chyba, nie? Dobra, ile mamy? W sumie za dużo, to ja widzę, że nie mam. A coś sprzedać mogłem? Podzielony ekran, coś... kurde, mogłem zostawić tą babkę, ona była nawet spoko. Wiecie co? Chaos w mieście. To może tym razem tą stalową... nie, stalowa bestia brzmi trochę ciężko. Te głębiny. Niech będą te głębiny w takim razie. Wiem, że pewnie robię dla siebie wyrok śmierci, ale no trudno, no nie można mieć wszystkiego, no. Po prostu. Dobra, ja już wejdę. A mogę być kimś innym? Chyba będę mógłbym być jeszcze tą babką, ale nie jestem do końca pewien. Gracz nie jest gotowy. Inaczej, wiecie co zrobimy? Wyjdę i wejdę na solo. Po prostu na solo. Tak, te głębiny niech będą. No i tym... i tym Leonem, no bo... będę przynajmniej mógł się trochę poduczyć. Tak, to jest zabawa bez sensu, według mnie, żeby tak co chwilę zmieniać postać.
No, a więc teraz zostaliśmy trochę ty i ja, nie? Zostaliśmy tam. No to jedziemy! Góra, dół to jest. To jest zwykłe. I'm fucking sorry. O, na F. Zdalna bomba. Te głębiny są hardkorowe, widzę. Shit, zawsze zapominam o tym. God damn it. Erka. O, granat ręczny. Tak, to jest o to, o co mi chodziło. Yeah. Zbieprzaj stąd. Tak jest. Ja myślałem na początku, że to są dwie bronie, w sensie podwójny ten podwójny pistolet. Tak to wygląda. Patrzcie. Nie? Sporo was tutaj widzę. Tak akurat na bombę. Myślałem, że będzie trochę więcej. Czekaj, tu mogę zmienić jakoś na podwójne. Ale w jaki sposób? Nie wiem, czy widzicie ten wskaźnik tutaj, tam w hadzie, tam zaraz pod amunicją. Możliwość przejścia na dwa pistolety. Tylko jak to zrobić, jak ja jeszcze przed chwilą nie wiedziałem jak... Dobra, nie żyję. Tak jest. O, zaczyna łapać już więcej, w co chodzi. Tak jest, tak jest. Chodzi o to, że... Że ja nie mogę się... Wolny, ale przytomny. Czyli jeżeli ja nie mogę się po prostu już... nie mogę się już ocknąć od tego... To jest dziwne. No ale... Do usprawiedliwienia, najbardziej. Dobra.
tym helikopterem musisz leć ataki przeciwników. Za pokonanie kilku przeciwników pod rząd dostajesz nagrodę. Aha, czyli mamy jakiś helikopter. No dobra. Idziemy tą samą drogą mniej więcej. Mamy ten granat. No dobra, pójdźmy może w tą stronę. Czy coś tu jest? A, już tu jesteśmy, super. Tak jest. Uciekaj. Tak jest. 7 aż, proszę. A to jest ten frajer. Także tego nie będę miał. Shit. Ja zapomniałem, proszę Państwa, o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że miewam apteczki. Najzwyczajniej w świecie po prostu miewam apteczki. No cóż. Ja pierdzielę. No dobra, okej. Dobra, to jest moja ostatnia rozgrywka solo. Później zobaczymy. Jeszcze mi się coś tam na Steamie ładuje. Wiem,
kolorze, tak, 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 tak. Spadę z tą miną. Co zrobić? X. Shit, nie ma pojęcia. Teraz powiedz, nie podbywa broni. Zacznie nie będzie mi dane. Dobra, idę stąd. A ty, rest in peace. Albo inaczej, rest in fucking fury. Wow, 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 nie wiem jak to zrobiłem. Dobra, bierzemy strzelbę, możemy iść do góry. Ha. Nie wiem, czy muszę przycelować. A tak, tak, muszę przycelować, bo inaczej po prostu włączył się atak mele, właśnie, który przed chwilą zrobiłem. Dokładnie tak. Ło, ty skurwysynu! Idziemy do góry. Dobra, nikt już nam nie będzie krzyczał. A co, ty? Udało się, w ostatniej chwili. Pieprzone psy. God damn it. Coś mam jeszcze takiego. Shit. Okej. Czy udało nam się przejść? Po prostu udało nam się przejść do... aha, bo tam było takie oświetlenie, gdzie mógłbym po prostu... mógłbym dostać linę i się z niej wykaraskać. Także po prostu to było na tyle, jeśli chodzi o tę misję. No dobra kochani, słuchajcie, ja nie będę robić z tego żadnej serii, nie, w żadnym wypadku, ani nawet nie myślcie o tym. To była po prostu zwykła short play, bym to nazwał, zwykła pokazówka tego, jak to się kiedyś grało, jak ja to kiedyś robiłem. No może nie jakoś tam specjalnie kiedyś, bo to w zasadzie było parę lat temu, ale tak czy inaczej się grało. Jeżeli ktoś będzie miał ze mną ochotę postrzelać, zapraszam jak najbardziej.
znacie do mnie kontakt, możecie pisać albo na Twitterze, albo w komentarzach. Ja przyjmę po prostu z radością wręcz jakąkolwiek misję. Także na chwilę obecną to byłoby wszystko. Oglądaliście kanał Side Lambda, a grał dla was Lambda, a to był Resident Evil 6. Także bawcie się dobrze dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek. Mam nadzieję, że już nie jesteście aż tak bardzo w stanie, jak myślę, bo ja nie, ja w żadnym wypadku. Także dzięki bardzo jeszcze raz za obejrzenie i trzymajcie się w kolejnym odcinku, bo mam nadzieję, że widzę was już w kolejnym odcinku kolejnego shitu, kolejnej gry. Trzymajcie się, pa pa!